Powiem tak, jeśli Gege ma brać 2-3 tygodniowe przerwy i później wracać z tak dobrymi chapterami jak te ostatnie 2-3, to niech to robi jak najczęściej, bo po raz kolejny mamy o czym rozmawiać i oczywiście zbieramy paletę rzeczy, które uzupełniają fabułę. Pamiętacie może, ostatnio było całkiem dużo materiałów, w których narzekałem odnośnie tego, że pewne rzeczy w kwestii samego zbliżającego się zakończenia Jujutsu Kaisen są mnie jasne, ale teraz nagle wszystko zaczyna się pięknie klarować. No ale okej, zacznijmy od strony pierwszej, 249 chapteru, gdzie Yuta Okotsu jest jeszcze w Gosho, tam, gdzie mierzył się z Kenjaku. No i cóż, oczywiście wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Yuta był w stanie dzięki swojej szybkości i wymiarze, który wytworzył Takaba, no po prostu pokonać swojego odwiecznego adwersarza, bo chyba tak możemy to nazwać. I w tym momencie dzieje się to, co każdy przewidział. To znaczy, Yuta patrzy sobie na to, co tam pozostało, tak to nazwijmy, i nagle CT Geto wchodzi w ruch. Także to, o czym pomyśleliśmy, to znaczy, że Maki nie może się tam zjawić, bo nie pojawiła, znaczy nie poradziłaby sobie z taką ilością duszków, jest jak najbardziej dobrym podejściem, bo tutaj Yuta widzi właśnie, jak te wszystkie duszki się uwalniają. No i cóż, jedyna osoba, która mogłaby sobie z nimi poradzić, to Rika oraz oczywiście technika adaptacji, czyli CT naszego drugoplanowego bohatera, który w sumie w tych czasach może już grać pierwsze skrzypce. No i Kenjaku. Kenny mówi, moja wola zostanie dalej przekazana. Yuta oczywiście krzyczy Rika, tak jak to było w Jujutsu Kaisen Zero. No i w taki sposób Kenjaku traci kontrolę. Pojawiają się te wszystkie klątwy, które wyskakują w drugiej scenie na Yutę. No ale jak widzimy, to po prostu sobie z nimi radzi. W sumie to część z nich chyba nawet już widzieliśmy w trakcie całej historii, ale muszę też przyznać, że cały chapter jest bardzo obrazowy i dla familii contentu nie wiem, czy dobrym byłoby po prostu ukazywać pewne sceny. No ale cóż, to jeszcze w procesie montażu sobie przemyślimy. Tutaj widać po prostu tą Rikę w zmienionej formie. Moim zdaniem ona jest troszkę niepełna w zestawieniu tego, co widzieliśmy właśnie w filmie Jujutsu Kaisen Zero, i materiał o tym, czy to jest ta sama Rika, pojawi się w przyszłości na kanale. Strona czwarta to jest Kenjaku, który prosi Kogane, czyli tego duszka, tego stworka, który dodawał wszystkie role do jego gierek, żeby dodał 15. No wiadomo, Kenny nawet nie musi mieć chyba punktów do tego, bo jest przecież twórcą. I ta rola brzmi tak samo, jak powiedział to Sukuna jeszcze chapter temu. To znaczy, od teraz Fushiguro Megumi posiada autorytet, posiada zdolność i władzę nad tym, aby uaktywnić fuzję z Tengenem i ludzkością. No i oczywiście to jest to, co widzieliśmy, tylko nie widzieliśmy, w jaki sposób to zostało przekazane. I teraz możemy się spodziewać, że jeśli faktycznie doszło do czegoś podobnego, to po prostu wcześniej powstał pakt między Ryomen Sukuną a Kenjaku. Jak do tego doszło, to nie wiem, być może zostanie wytłumaczone w dalszej części chaptera. Yuta oczywiście jest kompletnie zaskoczony, zresztą to chyba tak wygląda w połowie swoich scenek, że tak powiem. Kogane akceptuje tę rolę, no i w tym momencie ogłasza ją całemu światu, albo raczej całym gierkom. W następnym momencie widzimy, jak, nie wiem jakim cudem do tego doszło, w sensie jaki proces tutaj zaszedł, ale tak jakby centrum Kenjaku, czyli wiadomo, jego głowa, gdzieś tam szybuje na takim pilarze zrobionym z energii i ukazuje Tengena. Tengena w formie, no, nieco zmienionej, też nie wiem, czego mogę pokazać, który chyba właśnie za pośrednictwem tego monolitu zostanie transportowany do Shinjuku, jak nie mam, no bo przecież jest istotny w procesie samej fuzji. Kenjaku mówi, że stworzył plan awaryjny, no i Sukuna w związku z tym, że skończył cały rytuał, to jest teraz w stanie przeprowadzić tę fuzję. No i tak jak mówiłem, z tego co widzę, to Tengen poszybował gdzieś tam w stronę Shinjuku. Mamy przybliżenie na Takabe, który się uśmiecha, to jest całkiem dziwne w tego typu sytuacji. Mamy Kenjaku, który jest chyba zadowolony w związku z tym, że mimo tego, że nie będzie mu dane tego zobaczyć, to jego plan w końcu jest finalizowany. No i cóż, Takaba mówi, że cieszył się, że ostatni
ostatniego spotkanie z jakąś osobą. To mogło być właśnie z Takabą i oczywiście on nie był wart 1000 lat zabawy, bo wiecie, to jest to nawiązanie do tego, że Kenjaku istnieje 1000 lat, a Takaba jest komikiem i tak dalej. Ale no cóż, teraz to jest wasza kolej, kieruję to do wszystkich uczniów Jujutsu, abyście sobie poradzili. No i jesteśmy teleportowani w miejsce, w którym jest taka piękna, podzielona klatka między Sukune, Rikę i Yuta Okotsu, który wygląda na zmartwionego. No i tutaj właśnie mamy jego wewnętrzny monolog, w którym mówi, że RCT, output Sukuny zaczyna powracać do normalności, to znaczy, że za chwilę będzie mógł ponownie używać domeny po, wiadomo, pewnej przegranej z domeną Higurumy, tak to chyba możemy nazwać. No i podsumowuję to, co się wydarzyło, to znaczy Higurumy niestety już z nami nie ma, to wszystko wydarzyło się dlatego, bo mnie nie było, ale czy jeśli faktycznie bym tutaj był, to sfinalizowalibyśmy własny plan, udałoby się go ukończyć? I to jest oczywiście zakończone pytajnikiem, bo no, nic nie możemy teraz brać jako pewnik. No i tutaj właśnie przedstawia ten argument, o którym ja mówiłem, to znaczy, że do Kenjaku mogła zostać wysłana Maki, ale później podsumowuje to tym, że najprawdopodobniej ona nie byłaby sobie w stanie poradzić z maksymalną ilością klątw, która była zdeponowana w technice Geto Suguru. No i widzimy, jak decyduje się po prostu, mimo wszystko, ale też z pełnią animuszu, ruszyć na Ryomen Sukune, wymachuje tą swoją kataną, no ale okazuje się, że Sukuna jest w stanie ją pochwycić, tworząc takie małe cięcia, tak jakby piłę, która po prostu sprawia, że nie wchodzi w kontakt z tym. Sukuna ma naprawdę niesamowite IQ, jeśli chodzi o te wszystkie lekkie potyczki, no i w taki sposób jest w stanie odeprzeć chyba wszystko, no i jednoczesne tutaj próby i Riki, i Yuty, więc wygląda to nieprawdopodobnie. Zresztą Sukuna się uśmiecha i mimo tego, że sprawia mu to jakieś tam trudności, to jest pewny siebie. No i Yuta w końcu twierdzi, że to wszystko, co powiedział przed chwilą, to były tylko wymówki. Chciałem wygrać z Kenjaku własną drogą i teraz znajdujemy się w tej sytuacji. To wszystko jest moim błędem, ale mogę to naprawić w jeden sposób. Domain expansion, rozszerzenie domeny Shinbun Sakura. Kageyoshi. Bo tak to wygląda. Jest mnóstwo mieczy, które leżą gdzieś na dole, które w sumie chyba spustoszyły otoczenie. I domena nazywa się Prawdziwa i obustronna miłość. Także jest to nawiązanie do słów Geto z filmu Jujutsu Kaisen Zero. Wtedy Sukuna używa techniki, która wygląda jak Domain Amplification, ale tutaj narrator wpisuje, że to jest ta technika, która była już chyba używana w trakcie gierek, to znaczy Hollow Basket. Dziwnie to wygląda. No i Yuta jest w stanie skorzystać z Usurabi, czyli techniki cięcia tam lodu bodajże. No i udaje mu się chyba zniszczyć to, co stworzył Sukuna. O tak, oczywiście, na dalszym slajdzie to widzimy. Przechodzi przez taki dym, który jest w tle, jest mnóstwo nadal tego oręża, który gdzieś sobie tam leży na boku i Sukuna został trafiony w czuły punkt. To jest bardzo istotne, a jeszcze oprócz tego Yuta deklaruje, że tutaj wszystko pozna swój kres, czyli no, w sensie po prostu w trakcie tej domeny. No i w takim razie Sukuna tłumaczy, że pamięta Yutę, korzystając ze wspomnień Megumiego Fushiguro i nadmienia, że ten będzie starał się w swojej domenie, której techniką jest najwidoczniej nielimitowane używanie CT innych użytkowników, aby go pokonać. I w takim razie wykorzysta zdolności postaci takich jak Hana, czyli Angel, aby zniwelować jego techniki, później go przytłoczyć razem z Yujin Itadorim i finalnie wyjść z tego zwycięsko. No i właśnie pojawia się tutaj Yuji Itadori wewnątrz domeny, nieprawdopodobne, w końcu się pojawia i Sukuna przyznaje, że jego zdolnością jest postrzeganie duszy, albo ich zamiana. Także to jest nieprawdopodobne i to wszystko ma się dziać właśnie po to, aby wyekstraktować Megumiego Fushiguro. Sukuna mówi, że to będzie ciekawe. Dobrze dla was. I podsumowuje to jako Itadori w końcu znalazłeś dla siebie rolę. Piękny chapter, prawda? No i oczywiście kolejny cliffhanger. Chyba nie ma przerwy, z tego co mi się wydaje, przynajmniej nie ma tu takiej notki. Także słyszymy się już
za tydzień, jeśli chodzi o samą mangę, a tak oprócz tego to powinny się pojawić również inne materiały. Dajcie znać, jak wam się podobał chapter, a tymczasem żegnam was i do usłyszenia w kolejnym odcinku.